Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka. Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. To nie zakłócenia. To wibracje słońca. Ten dźwięk został wygenerowany na podstawie danych z sondy kosmicznej SOHO. Analiza fal dźwiękowych obecnych w naszej gwieździe pozwala na badanie jej wnętrza, niedostępnego dla naszych oczu. Ale naukowcy chcą Słońce nie tylko badać, chcą je rozpalić na Ziemi i napędzać oceanem. Wszystko po to, by ratować cywilizację. Radio Naukowe, odcinek trzeci, zaczynamy. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowe. Włącz wiedzę. Dosłowne rozpalenie Słońca na Ziemi byłoby oczywiście kłopotliwe, natomiast jak najbardziej możemy się Słońcem inspirować i rozpalać jego wersję mikro. Otóż naukowcy i inżynierowie intensywnie pracują nad zaprzęgnięciem do naszych celów reakcji fuzji jądrowej. Właśnie ona jest źródłem energii gwiazd. To mogłoby doprowadzić do powstania elektrowni niezwykle efektywnych i czystych, elektrowni termojądrowych. Tak dobrych, że być może już nigdy nie musielibyśmy martwić się o zaspokojenie potrzeb energetycznych, a efekt cieplarniany powodowany przez człowieka przestałby być aż tak dramatycznym problemem. Wiedziałam, że doskonałą osobą do porozmawiania na ten temat będzie przedstawiciel Narodowego Centrum Badań Jądrowych. To jest świetny polski ośrodek naukowy z siedzibą i działającym reaktorem badawczym pod Warszawą. A specjalista, którego za chwilę usłyszycie, zajmuje się m.in. zagadnieniem fuzji termojądrowej od lat kilkunastu. Posłuchacie zatem badacza, który bierze udział w przedsięwzięciu, które, no nie ma co ukrywać, może wprowadzić naszą cywilizację na zupełnie nowy poziom. Radio Naukowe. Doktor habilitowany Jacek Rzadkiewicz, profesor Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Reakcja termojądrowa, fuzja jądrowa, synteza jądrowa, różne nazwy, jedno zjawisko, na czym polega? Tak, wydaje się, że o syntezie jądrowej i fuzji jądrowej możemy mówić zamiennie. Pojęcia te określają reakcje jądrowe polegające z grubsza na łączeniu się lżejszych jąder atomowych w cięższe. Najprostszym przykładem takiej reakcji jest połączenie dwóch jąder wodoru lub po prostu dwóch protonów w jądro deuteru. W wyniku takiej reakcji fuzji mamy pewien nadmiar energii, który może zostać emitowany. Inaczej mówiąc, początkowo rozdzielone jądra wodoru stanowią substraty reakcji i syntezy, podczas gdy połączone to jądro atomowe ma pewien nadmiar energii. Ten nadmiar energii jest emitowany, czy to w postaci pewnych kwantów energii, czy w postaci cząstek, takich jak neutrony. I w związku z tym można powiedzieć, że stanowi takie idealne źródło energii. No właśnie, to jest to, co ekscytuje w tej reakcji. To jest ta reakcja, która napędza działanie Słońca? Tak, dokładnie. Reakcje syntezy termojądrowej zachodzą na Słońcu. I mówiąc znowu takim językiem naukowym, mamy tam do czynienia z tak zwanym cyklem protonowo-protonowym, a jest to nic innego jak po prostu pewna kombinacja tych reakcji syntezy, czyli różne kombinacje łączenia się jąder wodoru, czy izotopów jąder wodoru, takich jak deuter. I jakby tym końcowym produktem na Słońcu jest hel. W związku z tym ta energia, przez to, że odbywa się z tych lekkich pierwiastków, jest energią, którą my byśmy nazwali tutaj zieloną, prawda? Energią, która nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków ubocznych, a takie niestety zawsze powstają w momencie, kiedy tą energię próbujemy czy nawet przechwycić ze Słońca, tak jak w fotowoltaice, czy po prostu próbować ją w podobny sposób jak na Słońcu produkować. Bo klasyczne elektrownie jądrowe polegają na reakcji rozpadu. To byłaby ta różnica, prawda, że chcielibyśmy wykorzystać również reakcję jądrową, ale
fuzji, łączenia się. Jakby ta elektrownia wyglądała, to tam, nie wiem, nie mogłoby dojść do żadnej awarii, bo ludzie się ciągle boją tych awarii w klasycznych elektrowniach jądrowych. Jeżeli jako produkcję energii w sposób ekologiczny zdefiniowalibyśmy taki rodzaj produkcji energii, która nie niesie ze sobą na przykład emisji dwutlenku węgla, to oczywiście klasyczne elektrownie jądrowe również spełniają ten warunek. I dlatego w tej chwili no, jest bardzo ożywiona dyskusja, prawda, czy choćby w Europie ten Green Deal, czy włączyć energetykę jądrową, czy nie. Wydaje się, że przynajmniej na etap przejściowy jest to konieczne, dlatego że no, z samego wiatru, z samej fotowoltaiki i nawet zatrudniając jako potencjalne magazyny energii, czy też klasyczne magazyny energii, czy te związane z produkcją wodoru, nie jesteśmy w stanie utrzymać stabilnej produkcji energii. W związku z tym potrzebujemy pewnych tak zwanych źródeł bazowych, które ten poziom mocy, czy w danym regionie, czy w kraju, czy wreszcie w Europie, czy na świecie, utrzymają. No jeżeli chcemy stopniowo odchodzić od węgla, czy wręcz drastycznie odchodzić od węgla, jak... No właśnie, nie ma czasu, tu już na stopniowe odchodzenie. Jak w tej chwili są te propozycje, które być może nie są do końca realistyczne, prawda, bo wynikają raczej z pewnej agendy politycznej, no ale nie zmienia to faktu, że w tej chwili rzeczywiście no, ta wajcha mocno wychyliła się w stronę produkcji energii zielonej i pewna baza produkcji energii będzie potrzebna. W związku z tym może to być albo klasyczna elektrownia jądrowa, bądź też w dłuższej perspektywie czasowej, nad tym właśnie w szczególności pracują naukowcy związani z fuzją termojądrową, ten reaktor termojądrowy. Więc jeżeli chodzi o emisję CO2, to zarówno elektrownia klasyczna jądrowa, jak i reaktor termojądrowy spełniają ten warunek. Natomiast no, zasadniczą różnicą między klasyczną elektrownią jądrową a reaktorem termojądrowym jest to, że w przypadku produkcji energii termojądrowej mamy znacznie mniej odpadów radioaktywnych, których również i pewnie w po części słusznie ludzkość się boi, no bo jeżeli te odpady radioaktywne musimy składować na wiele, wiele setek lat, no to rodzi to pewien problem. I to jest jakby ta podstawowa różnica. Kolejną zaletą energetyki termojądrowej jest to, że mamy no, pod dostatkiem paliwo, które należy użyć, żeby taką energię produkować, bo głównym paliwem do produkcji energii termojądrowej w warunkach ziemskich jest deuter oraz tryt, który no, może być produkowany z litu, który też jest dostępny. Deuter i tryt, czyli rodzaje wodoru, mówiąc w uproszczeniu. To są rodzaje wodoru, tak. Deuter to jest taki wodór, który jest wzbogacony jednym neutronem, a z kolei tryt to jest taki wodór, który oprócz tego, że ma w swoim jądrze atomowym proton, ma jeszcze dodatkowo dwa neutrony. Więc to są te produkty tych reakcji syntezy. Ale to jeszcze zapytam, to ten wodór byśmy brali skąd? Z oceanów po prostu? Z wody? Tak, ten deuter można, zarówno deuter, jak i lit można brać ze źródeł naturalnych, natomiast później no, tryt jest nieco trudniej produkować, ale no, tu wydaje się, że też jesteśmy blisko pozyskania takich technologii, które pozwalają ten tryt produkować w takich ilościach, które będą wystarczające dla potrzeb reaktora termojądrowych. Kolejną zaletą, która wydaje się też dość istotna, jest to, że taki reaktor może produkować dość dużo energii. W tej chwili, jeżeli chodzi o planowane reaktory badawcze, takie jak ITER, ten reaktor, który jest budowany we Francji, no to on ma mieć już moc praktycznie 0,5 gigawata. Następcą ITER-a ma być reaktor DEMO, który ma pokazać już produkcję energii na poziomie 2, do, nawet niektórzy twierdzą do 4 gigawatów, a zatem nawet więcej niż w tej chwili największe elektrownie jądrowe. Więc to jest też na pewno zasadnicza zaleta reaktorów termojądrowych. I ostatnia zaleta jest związana z bezpieczeństwem. To znaczy w przypadku klasycznych elektrowni jądrowych
cały system bezpieczeństwa, który powoduje no, dość wysokie koszty, bo sama produkcja energii jądrowej jest bardzo tania. Tak? Jeżeli się już wybuduje taki reaktor, to tak jak na przykład we Francji jest wiele reaktorów, to ta energia we Francji jest bardzo tania, właśnie najtańsza w Europie. Natomiast budując reaktor, oczywiście trzeba uwzględnić wszystkie systemy bezpieczeństwa, ponieważ w przypadku rozszczepienia, czyli w przypadku korzystania z uranu, musimy zapewnić takie warunki, że w przypadku awarii, żeby przerwać reakcję jądrową, prawda, te reakcje łańcuchowe. No i w związku z tym to jest wyzwanie związane z bezpieczeństwem. W przypadku reaktora termojądrowego jest jakby sytuacja odwrotna, to znaczy musimy bardzo dużo wysiłku włożyć w to, żeby te reakcje termojądrowe utrzymać, żeby utrzymać wysoką temperaturę, w szczególności plazmy, żeby te reakcje syntezy mogły zachodzić. A zatem niejako z definicji reaktor termojądrowy jest bez porównania bezpieczniejszy od właśnie tych klasycznych reaktorów jądrowych. Bo jeśli dojdzie do awarii, to po prostu zakończy się ta reakcja, nic się nie będzie działo, wygaśnie, przygaśnie. Tak, awaria powoduje tyle, że po prostu nie ma produkcji energii, natomiast nie ma żadnych wycieków radioaktywnych, prawda? Nie ma żadnego skażenia środowiska i po prostu to jest no, ta zdecydowana przewaga nad klasycznymi reaktorami jądrowymi, chociaż tu w tym miejscu należy też podkreślić, że technologie jądrowe też idą bardzo mocno do przodu i w tej chwili no, te systemy bezpieczeństwa, które są właśnie też no, w praktyce wykluczają możliwość awarii, no poza jakimiś bardzo ekstremalnymi przypadkami, takie jak miało miejsce choćby w Japonii, w Fukushimie. Absolutnie, też cieszę się, że pan podkreśla i ja też bym chciała się do tego dołączyć, że często te obawy dotyczące klasycznych elektrowni jądrowych są na wyrost spowodowane oczywiście tym, co się wydarzyło w Czarnobylu lata temu, co też również przez popkulturę zostało wielokrotnie podkręcone i jakoś tam funkcjonuje w naszej świadomości, a rzeczywistość wygląda no, daleko mniej niebezpiecznie. Ale chciałam jeszcze dopytać trochę o efektywność, bo mówi się w kontekście fuzji termojądrowej, tych elektrowni potencjalnych, że to po prostu może zmienić wszystko, że to będzie taki game changer, że jak już uda się to osiągnąć, to w zasadzie będziemy mogli wyciągnąć nogi do przodu na kanapie i odetchnąć, że nie będziemy mieli efektu cieplarnianego, że będziemy mieli zapewnione dostawy energii, mimo że te potrzeby nasze cywilizacyjne ciągle rosną. Czy to faktycznie jest tak, że jak już to ogarniemy, nauczymy się wykorzystywać te reakcje, to nasze problemy z zapotrzebowaniem energetycznym się skończą? No więc może warto zacząć od tego, w jakim punkcie jesteśmy w tej chwili, prawda? Więc w tej chwili jesteśmy, w tej chwili największy tokamak, czyli taki badawczy reaktor termojądrowy działa w Calem, to jest niedaleko Oksfordu w Wielkiej Brytanii. Miałem tam przyjemność przez okres prawie 4 lat pracować i zajmować się jedną z diagnostyk właśnie do badań plazmy wysokotemperaturowej. No i to jest tokamak, który w tej chwili ma najlepsze osiągi, jeżeli chodzi właśnie o produkcję energii i na dzień dzisiejszy to jest 16 MW. Tu warto również dodać, że te 16 MW jest póki co uzyskiwane bardzo wysokim kosztem, dlatego że w celu utrzymania tej plazmy, zapewnienia odpowiedniej temperatury, tak naprawdę grzania tej plazmy kosztują nas, w cudzysłowie mówiąc, około 20 czy nawet ponad 20 MW. A zatem na dzień dzisiejszy technologia potrafi niejako 70% odzyskiwać tej energii, którą wkładamy w taki tokamak. Teraz i jakby równowaga pomiędzy tą energią, którą chcemy włożyć w plazmę tokamakową i tą, którą chcemy niejako później odzyskać, określa się parametrem Q, tak? Czyli to jest współczynnik tego, ile wkładamy w stosunku, przepraszam, to jest stosunek tego, ile zyskamy w stosunku do tego, co włożyliśmy. Czyli inaczej mówiąc. Czyli na razie jesteśmy na minusie. Tak, czyli jeżeli to Q jest większe od jedynki, a tą wartością graniczną jest 1, to oznaczy, że nastąpi, tak jak właśnie pani powiedziała, ten game challenge, czy prawda, ten złoty graal tej energetyki. No i oczywiście ogromny, w tej chwili jeden z największych programów badawczych w Europie, związany z budową i z użytkowaniem ITER-a, który no,
w swoim budżecie ma kilka miliardów euro. To jest jedynie porównywalny program z wielkimi programami kosmicznymi. No, ma zapewnić to ku powyżej jedynki i to znacznie powyżej jedynki, czyli między 5 a 10. Mówi się, że między 5 a 10, a zatem chcemy odzyskiwać pięciokrotnie więcej energii niż co najmniej pięciokrotnie więcej energii niż będziemy wkładali tej energii. No i jeżeli to się uda na ITER-ze, no to będzie rzeczywiście taki kamień milowy i będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy blisko tego momentu, kiedy tak jak właśnie tutaj rozmawialiśmy, ten kawałek słońca na Ziemię będziemy mogli przynieść. Ale poważnie to naprawdę powoduje, że nie będziemy musieli się już przejmować dostawami energii? To jest taka różnica jakościowa? To jest zasadnicza różnica jakościowa, ale oczywiście trzeba pamiętać, że dojście do tej technologii wymaga ciągle rozwoju wielu Ale tak, ja zaraz pana zapytam o te wszystkie trudności, tylko chciałabym, żeby pan nam trochę wyobraźnię podkręcił, trochę optymizmu w tych czasach. No, gdyby było tak, że naukowcy, tak, i w szczególności decydenci nie wierzyliby w ten scenariusz, to nie przeznaczyliby tak ogromnych pieniędzy na ten program. W związku z tym wydaje się, że rzeczywiście jest dobrze naszkicowana, to mówi się mapa drogowa dojścia do tego, żebyśmy to ku mieli powyżej jedynki, znacznie powyżej jedynki. W przypadku następcy ITER-a, czyli już tego reaktora, który ma produkować 2 do 4 gigawatów energii, mówi się o tym ku, że ma być 25. I jest to plan realny badań. Natomiast jak każde badania, no istnieje pewne ryzyko, tak? I to ryzyko jest na wielu polach, że te technologie mogą wymagać czasu i odpowiednich środków finansowych do tego, żeby ten reaktor termojądrowy rzeczywiście zbudować i żeby on mógł być tą bazą stanowiącą podstawę energetyki, powiedzmy, dla Europy czy dla świata. A czy ten reaktor termojądrowy będzie mógł sam siebie zasilać, jeśli już będzie na przykład to ku w granicach 25, to skąd wziąć tę pierwszą energię, która go będzie rozpędzać, rozgrzewać? Czy on sam siebie będzie mógł właśnie nakręcać takie troszeczkę perpetuum mobile? To znaczy, ja bym powiedział tak, znaczy, jeżeli będziemy już przy ku równym 10, to myślę, że wtedy rzeczywiście można sobie wyobrazić, że ta energia będzie na tyle dostępna, że nie będzie już problemu z tym, żeby tą energię pozyskać do tego samouruchomienia, tak jak pani mówi. Więc wydaje się, że ten problem technologiczny to pewnie jest jeden z mniej poważnych, chociaż oczywiście te kwestie związane z tą ogromną mocą grzania, którą też trzeba będzie dostarczyć, szczególnie w początkowej fazie, to są wyzwania technologiczne i tu słusznie pani zauważa, że to też wymaga nowych technologii, które w tej chwili jeszcze nie zostały przebadane. One dopiero zaczną właśnie być testowane i weryfikowane w tym reaktorze badawczym ITER. No właśnie, bo mówimy sobie tak dość lekko, rozpalimy Słońce na Ziemi, a to jest rzecz, która wymaga i możliwości technologicznych, i fizycy nad tym pracują, i inżynierowie, ale domyślam się też, materiałoznawcy, bo tutaj trzeba to wszystko jakoś utrzymać w ryzach, żeby to działało. Jakie są właśnie te trudności technologiczne? Jak zmusić cząstki do tego, żeby się ze sobą zeszły? Bo to jest to, co trzeba wykonać. Jak doprowadzić do tej fuzji? Tak, tu należy pewnie wyjść od tego, że należy znowu nieco mówiąc przenośni, popatrzeć na Słońce, prawda? I można jakby zachwycić się, jak niektórzy wierzą dziełem stworzenia, jak niektórzy myślą pięknem natury, bo rzeczywiście proszę zwrócić uwagę, że energia, która powstaje na Słońcu i którą tutaj w warunkach ziemskich nazywamy zieloną i bardzo ekologiczną, to ona tak pierwotnie powstaje właśnie z reakcji jądrowych, prawda? Z reakcji syntezy jądrowej. Ale proszę zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, mianowicie, że ta energia jest dostarczana do Ziemi niezwykle stacjonarnie, byśmy powiedzieli, tak? W sposób zrównoważony. Nie ma sytuacji takiej, że nasza gwiazda wybucha, prawda? Albo że fluktuuje i raz mamy za mało tej energii, innym razem mamy za dużo. I teraz jakby patrząc w kierunku Słońca właśnie, naukowcy uznali,
że być może to jest dobry pomysł na to, żebyśmy spróbowali te same warunki stacjonarne dla plazmy spróbować zapewnić na Ziemi. Jest to znacznie trudniejsze niż na przykład spowodowanie wybuchu. Otóż zbudowanie bomby termojądrowej zajęło ludzkości znacznie mniej czasu niż w tej chwili rozwój tej energetyki termojądrowej właśnie ze względu na tą stabilność, że w przypadku wybuchu no, nikt się nie przejmuje, prawda, drobnymi fluktuacjami i niestabilnościami, wręcz przeciwnie, ponieważ jest to siła niszczycielska, w związku z tym znacznie łatwiej tą technologię było opanować, jeżeli chodzi o bomby termojądrowe. Miejmy nadzieję oczywiście, że nigdy taka bomba nie zostanie użyta, bo siła jej jest większa od nawet bomb jądrowych, uranowych. I teraz wracając do problemów technologicznych, można je podzielić, jeżeli chodzi o rozwój właśnie już energetyki termojądrowej, można je podzielić na kilka, powiedzmy, klas, prawda? I jakby pierwszym podstawowym problemem jest zapewnienie odpowiedniej temperatury plazmy. Otóż to jest temperatura około 100 milionów stopni. Plazma jest, najprościej mówiąc, gorącą, zjonizowaną materią. Prawda? I to, co jeżeli ktoś chciałby w szybki i prosty sposób zobaczyć plazmę, to znowu wystarczy, oczywiście najlepiej przez odpowiednie okulary, popatrzeć na Słońce. Prawda? Słońce to jest właśnie plazma. Jeżeli popatrzymy na Słońce, to tam widzimy plazmę, czyli widzimy gorący, zjonizowany gaz, przede wszystkim wodoru i helu. Natomiast no, w przypadku tokamaków pojawiają się jeszcze oprócz tego jakieś inne, najczęściej metaliczne zanieczyszczenia, które też przy okazji stanowią problem technologiczny. Chodzi o to, żeby tych zanieczyszczeń metalicznych dostawało się właśnie w te struktury plazmowe jak najmniej. I teraz zapewnienie w warunkach ziemskich, że coś ma 100 milionów stopni i jest stabilne, jest rzeczą bardzo trudną. Prawda? I samo uzyskanie takiej temperatury, ale i zapewnienie tego, że ta temperatura ma być utrzymywana, jeżeli mówimy o reaktorze energetycznym, przez godziny. Prawda? A to byłoby chyba jakaś naprawdę duże pobicie rekordów tego, co się współcześnie uzyskuje. Tak, no i znowu warto popatrzeć, gdzie jesteśmy. W tej chwili, jeżeli chodzi o reaktor JET, jesteśmy na poziomie między 20 a 40 sekund. Tyle czasu potrafimy w tej chwili utrzymać odpowiednią temperaturę, czyli około te 100 milionów stopni w objętości około 80 metrów sześciennych. I to jest... Reaktor JET to również badawczy tokamak, właśnie tą technologię badający. Tak, to jest ten tokamak, o którym mówiliśmy, który pracuje niedaleko Oxfordu w Wielkiej Brytanii i następcą tego tokamaka właśnie będzie ITER. No i teraz na ITER-ze ten czas powinien wydłużyć się, taki jest plan, no co najmniej do kilku godzin, prawda? Tak, żeby no, pokazać tą dojrzałość technologiczną. Więc to jest jakby jedno wyzwanie. Ale chodzi mi też o to, że te 100 milionów stopni to jest, jak sądzę, dużo więcej niż jest nam potrzebne w jakichkolwiek innych technologiach. Tak, to jest dużo więcej, natomiast tu trzeba dodać, bo oczywiście taka temperatura jest szokująca, natomiast trzeba tutaj dodać, że w tych 80 metrach sześciennych tej plazmy krąży bardzo niewiele, to są rzędy miligramów. I tutaj jest ten jakby klucz, który nam podpowiada, dlaczego taka temperatura jest możliwa, prawda? I z tych miligramów materii potrafimy produkować taką energię. Dlatego to jest tak niezwykłe i dlatego tak wielu naukowców na świecie no, zdecydowało się zajmować tym tematem. Więc to jest jakby pierwszy ten obszar technologiczny, który jest do rozwiązania. Drugim takim obszarem technologicznym, który musi być rozwiązany, no to są oczywiście wszelkie kwestie konstrukcyjne, wszelkie kwestie materiałowe. To wynika z tego, że teraz, jeżeli już mamy tą plazmę o tej odpowiedniej temperaturze, potrafimy ją utrzymać, no to w którymś momencie musimy mieć pewne materiały, które po pierwsze będą odporne na pewne niestabilności tej plazmy i no oczywiście gdyby taka plazma o temperaturze 100 milionów dotknęła ścianki reaktora, to momentalnie by ją spaliła, w związku z tym ta plazma jest trzymana polem magnetycznym, niemniej jednak od czasu do czasu mogą pojawić się pewne niestabilności, my to nazywamy jetami cząstek, czy to będą elektrony ucieczki, czy to właśnie będą silne strumienie neutronów, musimy umieć odebrać teraz tą energię z tych cząstek,
po to, żeby później przetwarzać to na energię. Więc jakby wyzwaniem drugim to są te wyzwania konstrukcyjne, materiałowe. Czyli ta plazma ma niczego nie dotykać, tak lewitować jakby. Dokładnie, to znaczy ta plazma jest utrzymywana w taki sposób, że ona nie dotyka ścianek, więc ona sobie tak, można sobie wyobrazić, w takim obwarzanku, prawda, krąży dookoła i oczywiście nie może dotykać ścianki, musi być dobrze odseparowana tym polem magnetycznym od ścian tokamak. I ostatni obszar, taki technologiczny, ostatnią klasę, bo oczywiście każda z tych klas technologicznych wyzwań to jest mnóstwo tych podtematów, które moglibyśmy tutaj w nieskończoność rozwijać, ale no staram się tak jakby je pogrupować, tak żeby Państwo mieli pewien pogląd na to, jakie te główne wyzwania technologiczne przed naukowcami fuzyjnymi są, to trzeci ten obszar jest związany z już bardziej właśnie z tą fizyką jądrową. No, w związku z tym, że będzie produkowany tryt, to podobnie zresztą jak wodór, przy czym tryt jest radioaktywny, jego czas połowicznego zaniku jest 12 lat, w związku z tym nie jest to taki problem jak w przypadku tych ciężkich odpadów radioaktywnych, no ale mimo wszystko stanowi pewne zagrożenie i jego dodatkowo pewną trudnością jest to, że on bardzo łatwo się uwalnia, w związku z tym trzeba zapewnić odpowiednią szczelność takiego reaktora, no i doprowadzić do sytuacji, że ten tryt nauczymy się z nim w sposób bezpieczny pracować, więc jest to wyzwanie i również wyzwanie z trytem jest takie, że musimy nauczyć się go w sposób efektywny produkować. Póki co, znowu, w warunkach laboratoryjnych, na tym już wspomnianym jecie w Wielkiej Brytanii, potrafimy to robić w śladowych ilościach, natomiast no, w przypadku reaktora ta produkcja musiałaby być znacznie bardziej intensywna, więc wymaga to znowu no, rozwoju technologii. Przy okazji warto też powiedzieć, że innym takim wymogiem technologicznym jest utrzymanie również tych cząstek, które są produkowane w wyniku reakcji fuzji, cząstek alfa, ponieważ z kolei one mają taką chęć uciekania z tej plazmy, a też chodzi o to, żebyśmy po tym początkowym podgrzaniu plazmy później niejako, żeby ta plazma sama się grzała w wyniku tych reakcji termojądrowych i właśnie te cząstki alfa, czyli coś, co już powiedzmy na Słońcu uznalibyśmy jako już wypalone paliwo, to w przypadku tokamaka chcemy wykorzystać do tego, żeby one jeszcze, żeby te cząstki alfa dogrzewały tą plazmę i żeby ona samo się utrzymywała i sama się grzała, żebyśmy już nie musieli zużywać tej dodatkowej energii na grzanie. A jak dużo trzeba by paliwa? Paliwa tak naprawdę to są, jak ktoś wyliczył, no, wody mamy praktycznie nieskończone zasoby, chociaż oczywiście też należy ją szanować, ale wydaje się, że przez to, że deuter występuje w sposób naturalny, tam raz chyba na 6 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, cząstek wody, w związku z tym te źródła w kontekście produkcji energii są nieograniczone, tak jak powiedziałem, te miligramowe czy gramowe masy plazmowe są w stanie produkować ogromne ilości energii, więc w żadnym stopniu nie stanowi to ograniczeń. Wymienił Pan kilka klas trudności technologicznych, to zapytam jako niecierpliwa przedstawicielka społeczeństwa, jak Wam idzie? No, to jest pytanie oczywiście, na które ja nie czuję się na siłach odpowiedzieć we wszystkich tych obszarach. Mogę powiedzieć tyle. Progres, tak jak obserwuję, a obserwuję już od jakiegoś czasu, od kilkunastu lat, w badaniach fuzji jest ogromny. I jeżeli chodzi o badania materiałowe, nastąpił ogromny progres. Między innymi udało się w tej chwili właśnie też na tym tokamaku JET wybudować ścianki z berylu. Coś, co wydawało się kiedyś science fiction, w tej chwili udało się już jakby w warunkach laboratoryjnych osiągnąć. Jeżeli chodzi o osiągi plazmy, udało się osiągnąć, tak jak właśnie mówiliśmy, 16 MW i to jest 70% tego, co wkładamy. To jeszcze kilkadziesiąt lat temu wydawało się też science fiction. Wydawało się, że ku na poziomie 1/10
jednej setnej, to już jest, były ogromne osiągnięcia. W tej chwili jesteśmy na poziomie bliskim jedynki. Więc w tym sensie ten progres jest. Kolejnym takim kamieniem milowym jest oczywiście budowa reaktora badawczego ITER. Jeżeli, tak jak już wspomnieliśmy tutaj, udałoby się osiągnąć to Q, czyli ten współczynnik tego, ile jesteśmy energii w stanie wyjąć w stosunku do tego, co wkładamy na poziomie 5-10, to wydaje się, że no, rzeczywiście to byłby przełom technologiczny. No i to jest perspektywa, myślę, 10-15 lat, kiedy, czyli to będzie się działo, miejmy nadzieję, na naszych oczach. 10-15 lat kiedy? 10-15 lat to jest termin, kiedy możemy liczyć na to, że zostanie potwierdzona technologia tego, że potrafimy w tym dużym reaktorze ITER odzyskiwać więcej energii niż jej, niż zużywać na jej grzanie. Więc oczywiście to może się wydawać dość długo, ale proszę pamiętać, że mówimy o technologii takiej, która ma opróbować w niewielkim fragmencie odtwarzać coś, co na Słońcu dzieje się w sposób naturalny. Tam ogromna grawitacja zapewnia tą stabilność. Tutaj musimy tak naprawdę krok po kroku bardzo ciężko pracować, żeby te warunki no, w tej skali efektywnej ekonomicznie odtworzyć. No to ja mam taką wizję. 2050 i w każdym większym kraju Europy jest po jednej takiej elektrowni termojądrowej. Prawda? Możliwe, niemożliwe, za mało, za dużo, może wystarczy jedna taka elektrownia na Europę? Jak by pan to widział? Ponieważ pani nagrywa tę audycję, więc boję się, że jak ktoś będzie słuchał w 2050 roku, to może już nawet nie będzie mógł mnie złapać za słówko, ale ja bym powiedział tak, tutaj oczywiście bardzo trudno to powiedzieć, czy w 2050 roku, ja bym powiedział tak, jeżeli taką odpowiedź warunkową, naukowcy zawsze są sprytni, oni tak warunkowo odpowiadają. Tak, no więc moja odpowiedź warunkowa będzie tak, jeżeli ITER pokaże Q między 5 a 10, to uznam, że budowa tego reaktora demo o tej mocy 2 gigawaty jest realna i że w 2050 roku jeden, a być może więcej takich reaktorów będziemy mieli w Europie, czy gdziekolwiek indziej na świecie. Bo oczywiście to nie tylko ITER, chociaż ITER też jest międzynarodową, jest tworzone przez międzynarodowe konsorcjum. Niech pan trochę zdradzi takiej kuchni, w jaki sposób tworzy się tak duże inwestycje badawcze i też jak polscy badacze, jak pan jest w to zaangażowany. Tak, no projekt ITER jest rzeczywiście czymś wyjątkowym, czego właśnie chyba nigdy wcześniej, jeżeli chodzi o badania fuzyjne, nie było. Jest to połączenie już nie tylko jakby badań wszystkich naukowców europejskich, ale do tego projektu jakby dołączyli Amerykanie i Chińczycy i Rosjanie i przedstawiciele Indii i Korei w szczególności. I co warto podkreślić, każdy z tych krajów rozwija jakby, buduje u siebie tokamaki, rozwija swoje technologie, więc no pomysł jest taki, żeby tu połączyć te siły i żeby spróbować razem, no tak jak nie wiem, to było w przeszłości praktycznie niemożliwe, prawda, bo raczej były programy takie wielkie, raczej były programami narodowymi. Tutaj jest to program rzeczywiście międzynarodowy i dzięki temu nawzajem naukowcy próbują korzystać ze swoich doświadczeń. Teraz jeżeli chodzi o rolę polskich uczonych, polskich naukowców, to myślę, że warto podkreślić, że no my bardzo żeśmy zwiększyli udział w tych badaniach, wchodząc do Unii Europejskiej praktycznie poza Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy na Bemowie w Warszawie nie było instytutów, które zajmowałyby się plazmą tokamakową. W tej chwili konsorcjum, które realizuje takie badania w Polsce, zrzesza już kilkanaście uczelni, instytutów badawczych i jakby udział też w tych programach horyzontowych no, z roku na rok się zwiększa i to też warto podkreślić, że my jakby korzystamy ze środków ogólnodostępnych na badania i tam ten współczynnik sukcesu jest dla naukowców z Polski no, zdecydowanie wyższy niż powiedzmy średnia dla wszystkich innych dziedzin, jeżeli chodzi o programy horyzontowe.
No i miejmy nadzieję, że ten wkład będzie rósł. Może jako taki przykład ciekawych technologii, które w Polsce się rozwijają. Oczywiście mówię tutaj bardziej ze swojej perspektywy, więc być może przedstawiciel jakiegoś innego instytutu czy uczelni uznałby, że co innego jest ważne. Ale uczestniczyliśmy ostatnio w bardzo ciekawych badaniach związanych z budową właśnie na tym reaktorze badawczym JET, budowy wysokorozdzielczej diagnostyki rentgenowskiej. To jest taka diagnostyka, której zadaniem jest mierzenie trzech kluczowych parametrów plazmy. Jeden z tych parametrów to jest temperatura jonowa, absolutnie kluczowy parametr dla całej technologii, dla badań fuzyjnych. No i mogę powiedzieć tak, że w takiej szerokiej współpracy, czyli właśnie wspomniany Instytut Plazmy z Warszawy, Uniwersytet Warszawski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, które ja reprezentuję, udało się nam tą diagnostykę, i to też jest wyjątek, właściwie tylko siłami polskimi zbudować. I to jest o tyle ciekawe, że najczęściej, no wiadomo, że taki kraj, nasz zachodni sąsiad, no jest potęgą technologiczną i najczęściej uczymy się właśnie no, tych technologii od naszych zachodnich sąsiadów, a w tym przypadku było tak, że instytuty niemieckie nie poradziły sobie z tą diagnostyką, w związku z tym później już nie bardzo chciał się nikt zabierać za budowę tej diagnostyki. Nam się udało i oczywiście jesteśmy z tego bardzo dumni. Teraz razem zresztą między innymi z kolegami z Niemiec prowadzimy intensywne badania w oparciu o tą diagnostykę. Więc to jest tylko jako taki przykład, prawda, tego, co robimy. W tej chwili uczestniczyliśmy też w budowie diagnostyki gamma, diagnostyk neutronowych, też bardzo mocno zaangażowaliśmy się w badania związane z testowaniem materiałów, między innymi jest taki projekt, który jest trochę niezależny od tokamaków, jego nazwa to jest Early Neutron Source i to jest urządzenie, które będzie testowało właśnie te materiały jądrowe pod kątem odporności pracy w reaktorach termojądrowych. Gratulacje, sukcesu przede wszystkim, ale chciałam dopytać, czy to jest realne, żebyśmy naprawdę jako ludzkość się dogadali w sprawie tej technologii, bo brzmi to dość, przyznam, utopijnie, a może nie ma innej możliwości, może to jest tak drogie, że po prostu musimy się zrzucić na to wszyscy, Europejczycy, Amerykanie, Chińczycy. No to znaczy, mnie się wydaje tak, że jeżeli chodzi o kwestie technologiczne, to oczywiście, że jest tak, że później no, na bazie tego programu powstają różnego rodzaju patenty, rozwiązania technologiczne. No właśnie, czy ktoś jednak tego nie weźmie dla siebie? Ale ja bym powiedział tak, no, to jest troszeczkę pewnie tak jak w przypadku takich dużych programów badawczych, nie wiem, związanych choćby właśnie z wysyłaniem jakichś satelitów badawczych. To znaczy, jeżeli uznajemy, prawda, że jako powiedzmy ludzkość, jako przyszłe pokolenia, no... Ja wiem, o czym pan mówi, ale o tym, pozwolę sobie przerwać, ale to jednak nie jest to samo, to nie jest to samo, z całym szacunkiem dla satelitów, i ja wiem, jak wiele wniosło dla cywilizacji technologie kosmiczne, nie jako przy okazji, ale tak się wydarzyło, ale dostęp do nieograniczonej w zasadzie energii, no przecież gdyby któreś państwo to opanowało, dajmy na to takie Chiny, powiedzmy, które idą do przodu z wieloma rzeczami, no to byliby na wygranej absolutnie pozycji. Trudno mi sobie wyobrazić, że nie ma takiej pokusy. Znaczy, ja myślę, że pokusy są zawsze, tak? I w związku z tym dlatego jakby należy również jakby zabezpieczać swoje prawa w badaniach i no, wydaje się, że też jakby my, jako mówię tutaj już o polskich doświadczeniach, coraz bardziej też dojrzewamy do tego, to znaczy no, znane są przypadki takie, już nie będę może wymieniał, żeby tutaj niektórych kolegów może nie urazić, ale że mieliśmy pewien potencjał technologiczny, no i sprzedawaliśmy go za bezcen, prawda, bo nie było odpowiednich zabezpieczeń prawnych, nikt jakby nie zastanawiał się, prawda, no, z jakimi to później korzyściami się wiąże, chociaż oczywiście też trzeba sobie zdać sprawę, że żeby mieć korzyści, trzeba jakby inwestować, prawda, i w związku z tym też tutaj troszkę jako polscy naukowcy jesteśmy na nieco słabszej pozycji, bo wiadomo, że ten przemysł jednak zachodni czy amerykański jest znacznie silniejszy i może sobie pozwolić na znacznie większe inwestycje. Ale ja bym powiedział tak, jak, no, że jeżeli
następuje rozwój technologiczny, no to w którymś momencie gdzieś musi nastąpić to porozumienie, tak, między tym biznesem i tym, powiedzmy, drapieżnymi korporacjami, tak, a jednak tym, żeby tą technologię wdrożyć. W związku z tym, jeżeli programy są w tej chwili finansowane z funduszy europejskich czy z funduszy krajowych, no to one stanowią jakby wartość nauki. Natomiast później oczywiście, że pewne specyficzne rozwiązania mogą być już dostarczane przez bardzo konkretne firmy, natomiast wydaje się, że ponieważ jest to tak ogromna skala, o której już tutaj mówiliśmy, że raczej chyba nie będzie tak, że całą technologię będzie w stanie jakby przejąć, nie wiem, jedna firma czy jedna korporacja. Tak ja sobie to wyobrażam, ale oczywiście to tutaj bardzo słuszna pani uwaga, że na tego typu kwestie, czyli kwestie ochrony praw własności intelektualnej, trzeba zwracać od początku uwagę. A wracając z tych terenów politycznych na tereny stricte naukowe, jeśli to się uda, naprawdę, no to będzie gigantyczny sukces naukowo-technologiczny. Pan się tym zajmuje już od wielu lat, ale czy jeszcze to pana jakoś tak wzrusza? Czy dreszcz emocji przebiega czasami, kiedy pan sobie wyobraża, że kiedy pan wie, że bierze udział w czymś być może tak przełomowym? Ja zawsze swoim dzieciom powtarzam coś takiego, że z fizyką jest trochę tak jak z wędrówką w górach, prawda? Znaczy zakładamy ciężki plecak, tak? Idziemy, jest ciężko, ciężko się oddycha, człowiek się poci, tak? Jest mu różnie, czasem mniej przyjemnie, natomiast czasem jest głodny właśnie, chce mu się pić, prawda? Nogi go bolą. No ale jakby przyjemność czeka na końcu, prawda? To znaczy ten piękny widok, który można z tego szczytu góry zobaczyć, i z fizyką jest trochę podobnie, i myślę, że to jakby to wzrusza i to jakby daje siłę do tego, żeby tą ciężką pracę na co dzień wykonywać. Profesor Jacek Rzadkiewicz, Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję ślicznie. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!